Hej, uwałopcie konkurs na początku odcinka na włoski, który widzicie teraz na ekranie i żeby je wygrać, musicie koniecznie subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapęcie w górę pod tym filmem oraz napisać jakikolwiek fajny, ciekawy, kreatywny komentarz wraz ze swoim nickiem. Hej, uwa wszystkim, ja jestem Dripcia i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale Dripcia. Tak, oto on. Dzień dobry, no. A i takie szybkie info dla moich wspierających, tutaj jest nowa emotikonka. I błagam, proszę, niech wszyscy skomentują najnowszy post dla wspierających społeczności. Proszę, zróbcie to dla mnie, no. W każdym razie muszę wam o czymś opowiedzieć. Wstaję sobie rano, dzień jak co dzień, wchodzę na mojego maila newsowego, jak coś to dripcianews@gmail.com. Możecie wysyłać tam newsy albo jakieś nowości, ploteczki, coś tam i za to dostawać jakieś rzeczy, jeżeli tego użyję w odcinku. No, w każdym razie widzę maila od Zuzi. W każdym razie pisze, że no, nowa star napisała tobie status, coś tam, myślę sobie, time. Jasne, ci ludzie z MSP coś będą pisać o youtuberach, no, no tak, na pewno. Po czym, słuchajcie, niedowierzanie, szok, wchodzę sobie na MSP, wpisuję nowa, wyskakuje mi nowa star pierwsza, tak, to sponsorowane od MSP2 i patrzcie, to ja jestem tutaj jakby, też tak zareagowałam. Obejrzyj na YouTubie ten nakręcony przez Dripcia filmik o nowych kartach kolekcjonerskich Movie Star Planet 2. I słuchajcie, byłam totalnie w szoku, że oni nawiązali jakąkolwiek interakcję ze mną, czy z kimkolwiek z YouTube'a. Zawsze myślałam, że YouTuberzy są źli i w ogóle, a tu jednak ona promuje mój film, w sensie jakby mega mi miło, bo dużo osób o tym nagrywało, a jednak napisała o mnie, także fajnie, dzięki, staram się, KC nowa star. No, no, w każdym razie szkoda, że nie da się do niej napisać, bo bym coś do niej napisała. Napiszemy jej w księdze gości, że ją KC, tak, na różowo, bardzo ładnie. O, status od Dripcia, to ja. Dobra, czyli ktoś tu już coś pisał. Ogólnie to dawajcie wiecie wszyscy i polubcie ten status, ja też jej polubię, nowy o mnie, w ogóle fajnie, zobaczymy ile będzie lowków, dawajcie, przebijemy te inne statusy. Tutaj tak mniej więcej jest 1000, no dobra, tu 3, ale to jakieś wyjątkowe, więc dawajcie, pobijamy rekord lowków na statusach. No i generalnie tutaj nowa wstawia jakieś update, raczej tutaj już nic, zero o mnie nie ma, tutaj jakieś arty, konkursy i tak dalej, ale jeszcze słuchajcie, czekajcie, chciałabym zmienić trochę ten wpis do księgi, ale mi się zablokowała ta księga, więc zrobię to poza nagrywaniem. Okej, zaupdate'owałam wpis, tamten usunęłam, tak, dziękuję za wpis o moim filmie i polecenie KC znak mniejszości 333. Także tak, nowa. I jeszcze stwierdziłam, że musimy koniecznie wejść w moją księgę gości. Nie wiem, czy oni coś tam mogą robić, ale jakby napisała coś do mnie, nie wiem, hej, to by było fajnie. Dobra, tutaj nic nie ma, nic nie pisała, smuteczek. Może coś napiszę, fajnie by było w sumie. Jestem ciekawa w ogóle, czy Pixie coś pisze, jakieś takie custom statusy, bo słuchajcie, Pixie jakby coś ten, to by było w ogóle wyróżnienie. Ale ona raczej pisze takie proste, tam rzadko coś stawia, tylko łoje, ona ma 35 tysięcy polubień na statusie. Nie wytrzymam, czy ona nagle ma tak dużo. Ty ma po 80. Nie wiem, czemu ten status jest taki popularny, ale spoko. Także no, Pixie raczej tu się nie podziela, czemu ona pisze raz po polsku, raz po angielsku. Dobra, nieważne. Okej, to jest dziwne. No, także tak, moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, było fajnie. Może kiedyś gdzieś się pojawię jeszcze na MSP, może jakieś kolabo, wspólny pakiecik. Halo, proszę się do mnie odezwać, jak coś, dripcia@gmail.com. Kocham was z MSP. No, także dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Pa!